Bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj jesteśmy. Wspaniałe miejsce. Samorządy doszły do takiej wspólnej koncepcji i taka ikona sportu jak pan Adam Małysz będzie de facto trochę przedmiotem tej wspólnej koncepcji. Myślę, że to, co powstanie, pokaże nie tylko tą piękną legendę, pokaże również oczywiście piękne miasto i pokaże też wspaniałych ludzi, którzy tworzą to miasto, tworzą region. Ja się bardzo cieszę z tego, że dość szybko przeszliśmy od słów do czynów i materializujemy dzisiaj w jakiś sposób ten projekt. I to są dla nas wszystkich bardzo i tylko pozytywne emocje i to jest kontynuowane. Bardzo z tego powodu się cieszę. Chcemy stworzyć miejsce, w którym właśnie tacy mieszkańcy Wisły, ale nie tylko Wisły, również i Beskidów, będą mogli znaleźć swoje miejsce i będziemy mogli docenić przede wszystkim ich osiągnięcia. Jestem przekonany, że to miejsce będzie nowoczesnym na miarę naszych możliwości i tego miejsca nie bylibyśmy w stanie stworzyć sami. I za to dziękuję panu marszałkowi, że włączyliście się panowie tutaj w te działania. Będzie to naprawdę miejsce, które będzie nie tylko dla tych ludzi gdzieś tam, którzy jeszcze mnie pamiętają, ale też pamiętają starych zawodników, ale również dla młodzieży. To jest również coś, co będą multimedialne rzeczy i tak dalej i rzeczy, w którym młodzież może również poznać jakby od środka skoki narciarskie, ale myślę, że również i inne sporty.